Państwo, droga młodzieży, mili goście, którzy zechcieliście przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Dokładnie w dniu dzisiejszym obchodzimy 150. rocznicę niezwykłego wydarzenia. Wydarzenia, które moglibyśmy określić jako znakomitą promocję Pułtuska, która spadła nam z nieba. I to dosłownie. 30 stycznia 1863 roku, wtedy był to czwartek, wieczór w Pułtusku i w naszej części Europy był pogodny, z lekkim mrozem. A widowiska, które miało się wtedy pojawić na niebie, nic oczywiście nie zapowiadało. Nic więc w tym dziwnego, że wzbudziło ono zarówno wielką fascynację, jak i często też przerażenie. Około godziny 19 pojawiła się nad Warszawą kula ognista, mknąca po niebie z południowego zachodu na północny wschód. Jej jasność błyskawicznie rosła i wkrótce stała się jaśniejsza niż księżyc w pierwszej kwadrze. Początkowo biała barwa bolidu zmieniła się na zielono-niebieską, a w końcu ciemno-czerwoną. Warszawiacy wybiegli z domów, myśląc, że to pożar. Ognista kula ciągnęła za sobą białawy, zakrzywiony ogon. A mieszkańcy wsi położonych na południe i wschód od Pułtuska zobaczyli kulę ognistą, która stawała się większa i jaśniejsza, aż nie można było na nią patrzeć. Potem światło zgasło i usłyszano potężną, przewlekłą detonację, zakończoną serią odgłosów przypominających wystrzały karabinowe lub werble. Wieśniacy ze wsi Rowy nad Narwią słyszeli świst spadających kamieni i odgłosy uderzeń o ziemię i lód na rzece. Także mieszkańcy wsi Nowysielc i Gostowo słyszeli uderzenia kamieni o ziemię, dachy i drzewa. Rankiem znaleźli wiele czarnych kamieni leżących na śniegu i lodzie. Świetlne widowisko, które towarzyszyło temu zjawisku, obserwowane było nie tylko w Pułtusku czy w Warszawie, ale na znacznej części Europy Środkowo-Wschodniej, poczynając od południa od Węgier i Austrii, po współczesną Estonię na północy, od Berlina na zachodzie, po Nowogródek, czyli teren współczesnej Białorusi na wschodzie. Czym dokładnie było to niezwykłe i niebywale rzadkie w takiej skali zjawisko, opowie w swoim wykładzie nieco później pani doktor Biała, pani doktor Jadwiga Biała. Ważne, że to zjawisko zostało bardzo dobrze, jak na tamte czasy, przebadane i opracowane i przyczyniło się do rozpropagowania nazwy naszej miejscowości na całym świecie. I nie ma w tym w ogóle przesady. Jeśli ktoś wątpi, to przytoczę fakt, że 10 lat temu, kiedy obchodziliśmy 140. rocznicę spadku meteorytu Pułtusk, wyspy Cooka, należące do Nowej Zelandii, wybiły kolekcjonerską srebrną monetę 5-dolarową z zatopionym fragmentem meteorytu Pułtusk. Ważne jest więc, byśmy, myślę, propagowali wiedzę na temat meteorytu Pułtusk w naszym mieście, w Pułtusku, by w przyszłości się nie okazało, że więcej na ten temat się wie na wyspach Cooka na Polinezji. Oczywiście to żart, ale może troszkę jest w nim też racji. Szanowni Państwo, organizatorami dzisiejszego spotkania są Burmistrz Miasta Pułtusk, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Polskie Towarzystwo Meteorytowe oraz Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku. Cieszę się, że są z nami współorganizatorzy. Jego Magnificencja, rektor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku, profesor doktor habilitowany Adam Koseski, honorowy obywatel miasta Pułtusk. Doktor Krzysztof Ostrowski, prorektor do spraw zagranicznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora. Doktor Jadwiga Biała, członek Komisji Naukowej Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Ale przy stole prezydialnym, jak Państwo zauważyli, oprócz organizatorów, mamy jeszcze jednego bardzo ważnego gościa. A jest nim pani Małgorzata Wrońska, burmistrz miasta i gminy Frombork. Witamy panią burmistrz bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, naszą uroczystość cieszy się bardzo, cieszymy się bardzo, że uświetniło wielu miłych gości. Mam nadzieję, że większość z Państwa dostrzegłem, chociaż trudno by było wszystkich wymienić. Wiem, że jest z nami pani Beata Józiak, wicestarosta Pułtuski. Witamy serdecznie. Witamy wójtów gmin powiatu pułtuskiego,
pana Adama Dariusza Rachubę, wójta gminy Pokrzywnica. Pana Adama Misiewicza, wójta gminy Świercze. Pana Grzegorza Falbę, wójta gminy Zatory. Pana Mariusza Kowalewskiego, wójta gminy Winnica. Mam nadzieję, że nikogo z panów wójtów nie pominąłem. Pani wójt nie widzę, więc chyba nie pominąłem. Cieszymy się, że jest z nami pan Wiesław Cienkowski, przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego wraz z radnymi. Witamy serdecznie. Witamy obecnych na sali radnych Rady Miejskiej w Pułtusku. Szanowni Państwo, wiem, że na sali z nami razem znajduje się również pan Janusz Kosmowski, poszukiwacz meteorytów, którego chciałbym bardzo serdecznie powitać. Pan Janusza, poprosimy dużo również o zabranie głosu. Witam serdecznie również pana Gorgija Asmaniana z małżonką, naszego bardzo znanego w Pułtusku malarza. Szanowni Państwo, są z nami licznie przybyli, już pozwólcie Państwo, że przywitam ogólnie, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Pułtusk i nie tylko gminy Pułtusk, dyrektorzy wielu pułtuskich instytucji gminnych i powiatowych, spółek gminy Pułtusk, przedsiębiorcy, prezesi stowarzyszeń i organizacji. Wszyscy Państwo jesteście dla nas równie ważni, ale pozwólcie, że wymienię jeszcze z racji może znaczenia naszego regionu, a także tytułów pana Roberta Gajdę, dyrektora generalnego szpitala powiatowego GajdaMed, honorowego obywatela miasta Pułtusk. Panią Marię Korbal, członka zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i prezesa, jednocześnie prezes zarządu oddziału powiatowego ZNB w Pułtusku. Oraz panią Jolantę Siewik, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej NSZZ Solidarność Region Mazowsze. Witam serdecznie. Jeszcze raz wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Witam również dziennikarzy lokalnych mediów. Wiem, że powitam tak może nieco zaocznie dziennikarzy Telewizji Polskiej TVP3. Wiem, że są w drodze, spóźnią się nieco, sporo różnych tematów. Natomiast zapowiedzieli, że w ciągu naszego spotkania do nas dojadą. Witam również redaktora i tu mam nadzieję, że bardzo nie pokaleczę nazwy, Acta Societitas Meteoriticae Polonorum, pana Marka Woźniaka. Witam serdecznie. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Szanowni Państwo, obchody rocznicy spadku meteorytu Pułtusk oczywiście nie mogłyby się odbyć bez udziału Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Geisztora. Tak jak 150 lat temu głośno było o Pułtusku dzięki niezwykłemu kosmicznemu zjawisku, tak 13 lat temu kolejne wydarzenie, niezwykle ważne wydarzenie dla naukowców i miłośników astronomii sprawiło, że ponownie głośno było o naszym mieście. Mam to oczywiście na myśli odnalezienie w 2015 roku grobu Mikołaja Kopernika w archikatedrze we Fromborku przez zespół profesora Jerzego Gąsowskiego oraz pracowników Instytutu Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Świadczy o tym, jak tematy związane z kosmosem, szeroko rozumiane tematy związane z kosmosem ważne są dla naszej pułtuskiej uczelni. Bardzo proszę o zabranie głosu profesora doktora habilitowanego Adama Koseskiego, rektora Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora. Dziękuję. Szanowni Państwo, od razu krótkie sprostowanie. Grób Mikołaja Kopernika odnaleziony w 2005. To drobne przejęzyczenie. 10 lat różnicy nie robi w zasadzie wielkiego błędu w porównaniu z kolejnymi rocznicami. Muszę powiedzieć, że dobrze jest nawiązać do spadku meteorytu, który w ogóle, ten deszcz meteorytu ważył ponad 70 ton na Pułtusk i w zasadzie nie na samo miasto, spadło dużo, dużo mniej. Początkowo odnaleziono 8 kg, natomiast 17 października 2015 roku jeden z rolników przy pracach rolniczych odnalazł i zebrał około 1,5 kg okruszków. To
jest niesłychanie istotne. Chcę również dodać, że ogromne zasługi w pamięci o meteorycie zawdzięczamy Janowi, profesorowi Janowi Samsonowiczowi, ojcu profesora Henryka Samsonowicza, który zebrał 8 kg i część tych odłamków meteorytu przekazał do Muzeum Ziemi w Warszawie. Spadek meteorytu w rejonie Półtuska był jak gdyby zapowiedzią, symptomem, chociaż mogę tutaj przekraczać granice porównań, zapowiedzią niepodległości Polski. 150 lat temu ten meteoryt spadł, a 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Myśmy przygotowali, byliśmy inicjatorami, uczelnia, przygotowania medalu Fromborskiego. I ten medal zawiera w sobie okruszek meteorytu Półtuskiego. Chcemy dzisiaj szczególnie zasłużonym osobom dla Półtuska, dla uczelni wręczyć złote medale. Nie będę mówił wcześniej komu, ale także część medali przeznaczamy dla radnych, dla wójtów gmin i dla dyrektorów szkół, ale z zastrzeżeniem, nie będą to prywatne medale dyrektorów, a będą to medale przeznaczone dla najlepszych uczniów, maturzystów. Ubiegłorocznych, tegorocznych, ale to już zostawiamy do uznania dyrektorom szkół. Chcę powiedzieć, że zasługi w odnalezieniu grobu Kopernika miał profesor Jerzy Gąsowski, ale także mieliśmy wsparcie ówczesnego biskupa pomocniczego, dzisiaj ordynariusza, biskupa Jezierskiego. Dzięki niemu mogliśmy działać we Fromborku, w katedrze fromborskiej w ten sposób, że mogliśmy odnaleźć grób Kopernika. Pomogła nam policja, laboratorium kryminalistyczne, bo dzięki temu mogliśmy odtworzyć sylwetkę, postać, twarz Mikołaja Kopernika. Trochę się różni od tej, która jest na pomniku na Warszawie przed Pałacem Staszica na krakowskim przedmieściu. Chcę również powiedzieć, że medal Fromborski to jest uświetnienie, upamiętnienie zarówno odnalezienia grobu Kopernika, jak i jego powtórnego pochówku. Żałować należy, że w Polsce odnalezienie grobu Kopernika nie spotkało się z należytym rezonansem, z takim, jakim powinno się było spotkać, bo można było dokonać wówczas bardzo daleko idącej promocji Polski i polskiej nauki. No tak się nie stało, dlatego nadrabiamy wszelkie możliwe tutaj zaniedbania. Mieliśmy także współpracę z Kaliningradem, czyli z Königsbergiem, a tak naprawdę to z Królewcem, gdzie z profesorem Ziejką, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, odsłoniliśmy pomnik właśnie na Uniwersytecie dzisiaj imienia Immanuela Kanta, pomnik Dłuta Ksawerego Dunikowskiego. To jest też wielkie, wielkie nasze osiągnięcie. Chcę również powiedzieć, że ta rocznica jest, rocznica 150, jest niesłychanie ważną rocznicą w dziejach miasta, ale także, myślę, w dziejach regionu mazowieckiego. I dlatego staramy się, by pamięć o tym wydarzeniu nie zagasła. Wprost przeciwnie, warto, żeby trwała, bo jest to pamięć nasza, pamięć historyczna, pamięć o naszych tradycjach. To jest właśnie rzecz niesłychanie istotna. Chcę również powiedzieć, ale już na zakończenie, że 24 stycznia w Kolegium Maius tego roku w Uniwersytecie Jagiellońskim z udziałem byłych rektorów Uniwersytetu, profesora Ziejki, profesora Musioła, profesora Waltosia, mieliśmy uroczystość wręczenia Złotego Medalu Fromborskiego dr Agacie Kołodziejczyk. To było wydarzenie ogromnej klasy, ponieważ jest to wyróżnienie
przyznany jej za inicjatywę utworzenia pierwszej w Polsce bazy kosmicznej, która baza ta i przedsięwzięcie to zostało zrealizowane we współpracy ze spółką Space Garden, Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi i Europejską Agencją Kosmiczną. Początkowo było to utworzone w Rzepienniku Strzyżewskim pod Tarnowem i tam powstała pierwsza baza kosmiczna, a teraz została przeniesiona na teren lotniska wojskowego w Pile i tam właśnie się znajduje. Gdyby kto chciał pojechać, bardzo serdecznie zapraszamy. I myślę, że na tym ja bym zakończył swoje przydługie wystąpienie i dziękuję Państwu za cierpliwość w wysłuchaniu tego, co mówiłem. Dziękuję. Ja od razu chciałem się, panie rektorze, przepraszam, usprawiedliwić. Rzeczywiście oszukałem, ale tylko w połowie, bowiem powiedziałem rzeczywiście, że w 2015 i to była nieprawda, ale powiedziałem też, że 13 lat temu i to akurat było, prawda? Także to było prawie prawda, ale prawie robi różnicę. Szanowni Państwo, ja jestem takim dzisiaj jednocześnie strażnikiem programu, który sobie zaplanowaliśmy, więc pozwólcie Państwo, że jeszcze raz poproszę teraz już pana rektora i pana prorektora o wręczenie medali, czyli ten punkt programu, który został zaplanowany. Bardzo proszę, proszę o zabranie głosu pana prorektora Krzysztofa Ostrowskiego. Proszę Państwa, decyzją naszego rektora i prepozyta warmińskiej kapituły katedralnej, ponieważ decyzja o przyznawaniu medalu jest wspólna naszej uczelni i kapituły, złoty medal Fromborski otrzymuje pani burmistrz miasta Fromborka, pani Małgorzata Wrońska. I dyplom, bo tak. Z dyplomu medal nie wydawały, a sam dyplom bez medalu też. Dyplomy, wszyscy Państwo, którzy otrzymacie medale, zobaczycie, że jest przygotowane na dzisiejszą uroczystość, ponieważ zawiera mapkę upadku meteorytu i dzisiejszą datę. Otóż dwa złote medale otrzymujemy na ręce dwóch naszych wybitnych przedsiębiorców, biznesmenów, jak już teraz mówimy, pana Andrzeja Grabowskiego i pana Józefa Łatyfowicza. Bardzo serdecznie zapraszam panu. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. No, jesteśmy z Józiem pod wielkim wrażeniem. Także wielkie dzięki. Nie wiemy jeszcze z jakiej racji, no ale także dzięki. Józiu, coś słówko? Wiemy. Domyślamy się z jakiego powodu. A może jeśli można, zapraszam panów tutaj nieco bliżej, bo na pewno po to reporterzy chcieliby zrobić zdjęcia. A byliście panowie właśnie w oświetleniu rzutnika i te zdjęcia pewnie wyszłyby nieco dziwnie. Zapraszamy tutaj bliżej do nas. Zapraszamy bliżej do nas, bo o, teraz z pewnością nie będzie problemu z oświetleniem z rzutnika. Dzień dobry, szanowni państwo. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za tak ogromne wyróżnienie.
bo no nie spodziewałam się, że tak miła niespodzianka mnie dziś tu spotka na Państwa uroczystości. Jak widać, Frombork i Połtusk ma wiele wspólnego ze sobą, więc myślę, że ta współpraca, która kiedyś była, może troszeczkę przygasła, ale liczę na to, że znowu się odnowi i będziemy razem współpracować jako samorządy, jako uczelnia i także szkoły. U nas jest mniej szkół niż tutaj u Państwa, ale też jest młodzież, są przepiękne, nowy park astronomiczny, gdzie są bardzo ciekawe lekcje astronomii, jest oglądanie nieba nocą, więc mamy, chociaż jesteśmy malutkim samorządem, ale mamy wiele atrakcji i przede wszystkim postać Mikołaja Kopernika, która jest, myślę, wszystkim znana. A jak nie, to proszę odrobić lekcję i nadrobić to, bo na pewno warto. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję Państwu tak pięknego jubileuszu. Proszę Państwa, wiadomość o tym, iż kilka lat temu pewien rolnik znalazł meteoryt, długo krążyła po Półtusku. Udało mi się ją ostatnio doprowadzić do szczęśliwego końca, zapraszając pana Janusza Kosmowskiego, który nie jest wprawdzie tutejszym rolnikiem, ale za to jest naprawdę wybitnym znawcą i poszukiwaczem meteorytów. Będziemy mieli okazję dzisiaj także posłuchać jego wrażeń i doświadczeń, ale w każdym razie, dołączając się do powitań, które już pan dyrektor przekazał, chcielibyśmy teraz poprosić pana Janusza, ażeby przyjął medal Fromborski. Medal wygląda tak, dokładnie tak samo jak złoty. Proszę szukać dalej, dostanie pan drugi medal. Jest trudno porównywalny z jedną bryłą 1,5-kilogramową, którą to bryłę wkomponowaliśmy w dyplom, w ten certyfikat, także wszyscy Państwo będą mogli także oglądać ten meteoryt. Bardzo proszę. Ja przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie, już to jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Natomiast poszukiwaniami zajmuję się około 10 lat i otrzymanie takiego medalu dla mnie jest to jeszcze większe wyróżnienie. Na pewno nie spocznę na laurach i mam nadzieję, że nie jeden okaz jeszcze będzie przekazany przeze mnie do Muzeum Półtusku. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, a pana Janusza jeszcze poprosimy nieco później o to, aby nam nieco opowiedział. A jak znalazłem pana Janusza? Oczywiście w internecie. Jak pod hasłem Meteoryt Półtuski można zobaczyć bardzo ciekawe rozmowy, wywiad i całą opowieść, jak to było, ale to dzisiaj będziemy mogli podpisać osobiście. No i chcielibyśmy także od razu w tej chwili przekazać medal pani doktor Jadwidze Białej z podziękowaniem za przyjazd i udział w naszej uroczystości. Medal już wręczę. Tak. Proszę Państwa, teraz przystąpimy do krótkiej, ale jednak koniecznej uroczystości wręczenia medali wszystkim osobom, którym rektor taki medal przyznał, a jest pewien klucz, mianowicie wszyscy radni i zarząd powiatu otrzymają ten medal, wszyscy radni miasta i gminy Półtusk, wszyscy wójtowie i dyrektorzy szkół, których młodzież jest obecna, redaktorzy prasy półtuskiej. Więc ponieważ nie jesteśmy w stanie połączyć w tej chwili fizycznie dyplomów z osobami znajdującymi się na sali, to ja będę prosił Państwa właśnie takimi grupami o występowanie.
i wszyscy z rąk rektora otrzymają medal, a przy wyjściu będziemy rozdawać dyplomy, które są dla wszystkich wypisane. No ale właśnie na pewno sądząc po ilości jeszcze tu wolnych miejsc, no nie wszyscy mogli dzisiaj na tę uroczystość przybyć, więc przepraszamy za takie uproszczenie procedury, ale najważniejsze, żeby medal trafił we właściwe ręce. Więc uprzejmie proszę zarząd i radnych powiatu kłodzkiego o wystąpienie. Tutaj będziemy to robić na... Już rektor podchodzi. Teraz uprzejmie proszę panów wójtów o wystąpienie. Dziękujemy bardzo. Teraz serdecznie proszę radnych kłodzkich. Radnych miasta i gminy Kłodzki, czy nie mamy w tej chwili nikogo. Wobec tego zapraszam serdecznie przedstawicieli, jeśli nie ma dyrektorów, przedstawicieli szkół zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Aha, to bardzo często są dyrektorzy, tym nie będzie. A medale dla uczniów, którzy wyróżnieni będą na zakończenie roku szkolnego, przekażemy wszystkim szkołom w osobnym trybie. Pani dyrektor z Płocochowa jest serdecznie proszona. Aha. I szkoła z Boby, w Bobach. Tutaj mi pan dyrektor podpowiada. Akurat to są małe szkoły, których, może nie takie małe, ale których uczniowie dzisiaj nie mogli wziąć udziału w naszej uroczystości, ale to z wiadomych względów. Dosyć trudno jest zorganizować grupy szkolne, przejazd grup szkolnych z okolicznych miejscowości. To serdecznie jeszcze raz przypominam, że dyplomy czekają przy wyjściu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy panu rektorowi, panu prorektorowi za miłe, myślę, upominki. I zapraszam na dwa kolejne punkty programu. Za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania wykładu pani doktor Jadwigi Białej. A następnie już tak
wtedy będzie to już praktycznie na zakończenie. Poprosimy jeszcze o zabranie głosu pana Janusza Kosmowskiego, który troszeczkę nam opowie o swoich poszukiwaniach. Ja też teraz tak jeszcze raz wytłumaczę, skąd się wzięła to pomyłka. Ten 2015 rok to rzeczywiście mi się w głowie pojawił, ponieważ właśnie w 2015 roku pan Janusz odnalazł bardzo duży fragment meteorytu Pułtusk, znacznie ponad 1,5-kilogramowy, ale o tym nam opowie nieco później. Szanowni Państwo, zapraszam, tak jak wspomniałem, na wykład pani doktor Jadwiga Biała. Jeszcze tylko krótkie słowo, pani doktor. Pani Jadwiga Biała jest doktorem astronomii, niestrudzoną popularyzatorką, przepraszam, trudne słowo, astronomii, meteorytyki i historii nauki. W latach 1990-2011 była dyrektorem Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Jest członkiem Komisji Naukowej Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Od wielu lat współpracuje z naszym Pułtuskim Muzeum Regionalnym, wchodząc zresztą w skład jego Rady Muzealnej. Z przyjemnością oddaję pani dr Rus. Dziękuję. Magnificencje, panowie rektorzy, wszyscy zaproszeni goście, droga młodzieży. Cieszę się, że jestem w tym ważnym dla nauki, dla meteorytyki dniu właśnie w Pułtusku i mogę Państwu opowiedzieć trochę o meteorycie Pułtusk. To stało się równo 150 lat temu. Jeden z kolegów powiedział, no ale dlaczego ty masz wykład o 12 zamiast o 19? No więc wtedy byłoby już zupełnie dokładnie. Dzień ten 30 stycznia w 1868 roku był dniem zimowym. Dzisiaj temperaturę mamy na plusie. Wtedy świecił księżyc w pierwszej kwadrze. Jutro natomiast będzie księżyc w pełni, a mieszkańcy terenów na zachodniej półkuli będą mogli oglądać piękne zjawisko całkowitego zaćmienia księżyca. Podziwiamy, proszę Państwa, fakt, że w dobie, kiedy nie było komputerów, internetu, telefonów komórkowych, już następnego dnia w prasie warszawskiej ukazały się opisy tego zjawiska. Ja tu wybrałam akurat na początek taki opis zabawny i możemy się uśmiechnąć, ale sądzę, proszę Państwa, że gdybyśmy tak dzisiaj wyszli na ulicę, no niekoniecznie Pułtuska, gdziekolwiek, i spytali się mieszkańców na przykład o to, co tam widzą na niebie, nawet jeśli nie będzie to przelot jasnego bolidu, to też różne ciekawe rzeczy byśmy usłyszeli. Ale oprócz takich wrażeń, może zabawnych, z rycerzem, dzisiaj może ktoś by powiedział, że z Batmanem albo jakimś innym takim, powiedzmy, bohaterem współczesnych opowieści, to w tych samych gazetach ukazały się rzeczowe opisy o przelocie tego bolidu. Opisy, które później pozwoliły naukowcom policzyć orbitę, po jakiej meteoroid, tam gdzieś z pasa planetoid, przybył, aby zderzyć się z naszą Ziemią i wywołać to piękne zjawisko. Te opisy mówiły o tym, na tle jakich gwiazdozbiorów przebiegał szlak tego bolidu. I prasa cały czas śledziła później badanie meteorytu, opisywała ilość meteorytów, które zostały znalezione. Także bardzo rzetelnie informowała czytelników o tym, co dzieje się ze zjawiskiem, powiedzmy, meteorytu Pułtusk. Ponieważ bolid ten
był widoczny na olbrzymim obszarze Europy. Tu pan dyrektor właśnie mówił, że od Berlina na zachodzie po Nowogródek na wschodzie, od Węgier i Austrii po Dorpat. To później właśnie te wszystkie doniesienia, analiza tych doniesień pozwoliła liczyć orbitę. Spadek meteorytu Pułtusk, jak też pan dyrektor mówił, odbył się na terenie, który graniczy dość daleko od Pułtuska, no kilka kilometrów chociażby. I tak się złożyło, no, że niestety żaden meteoryt nie spadł gdzieś tam w samym mieście Pułtusk. Niemniej jednak, ponieważ meteoryty znajdowane były w różnych miejscowościach, no to później wybrano na nazwę tego spadku właśnie miasto Pułtusk. Miasto, no, które jakoś było obecne w świadomości po prostu ludzi. Mało tego, redakcje czasopism też popularyzowały spadek meteorytu Pułtusk w ten sposób, że w tych redakcjach wystawiano już, tutaj mamy 6 lutego, czyli parę dni, prawda, po spadku, już można było w redakcjach warszawskich gazet obejrzeć, jak wyglądają te meteoryty. Nauka oczywiście też zainteresowała się spadkiem meteorytu. Nie było wtedy uniwersytetu, to co później było Uniwersytetem Warszawskim, nazywało się wtedy Szkołą Główną. I ta Szkoła Główna wydelegowała profesorów, którzy mieli na miejscu zająć się najpierw zbieraniem informacji o przelocie bolidu, później zbieraniem czy odkupywaniem okazów od mieszkańców tych wsi, na terenie których meteoryt Pułtusk spadł, no a następnie badaniem i opisaniem tego w sposób już taki naukowy. Pokazano też mapkę taką, gdzie można było zobaczyć, no, na terenie jakich wsi meteoryt Pułtusk spadł. To miało zachęcić też mieszkańców do poszukiwań meteorytów w danym terenie. Owocem pracy naukowców była broszurka w języku francuskim, która została opublikowana właśnie przez Szkołę Główną w Warszawie z opisem zjawiska przelotu bolidu, z informacjami o samych meteorytach, o obszarze spadku. I ta broszurka została rozesłana do ważnych ośrodków naukowych w Europie, do Muzeów Historii Naturalnej w Europie, razem z fragmentami meteorytu Pułtusk. I ponieważ meteoryt Pułtusk wraz z tą broszurką trafił właśnie do tych różnych naukowych ośrodków, te meteoryty stały się przedmiotem badań, to można powiedzieć, że właśnie pod koniec XIX wieku meteoryt Pułtusk był jednym z najlepiej przebadanych meteorytów w historii, tamtej historii, prawda, do końca XIX wieku. Są do dzisiaj różne kontrowersje na temat tego, kto tak naprawdę był autorem tej broszurki. No więc wymienia się właśnie nazwisko Tytusa Babczyńskiego, Karola Dejkę, Romana Babnikiewicza. Być może autorami tej broszurki są oni wszyscy. No i w tej broszurce po raz drugi, już tak na tle takiej porządnej mapy terenu, został zaznaczony
obszar spadku meteorytów w terenie tutaj na wschód, północny wschód od Pultuska. W gazecie, takiej codziennej gazecie, Gazecie Warszawskiej, już w marcu, pod koniec marca 1968 roku, ukazał się artykuł, gdzie przedstawiono analizę chemiczną meteorytu Pultusk. I tę analizę wykonał Michał Trzciński. No i ja tak sobie pomyślałam, proszę Państwa, że gdyby dzisiaj w jakiejś gazecie takiej popularnej, nie wiem, Super Express, jakieś fakty, nie? Ktoś chciał opublikować artykuł o analizie innego meteorytu, no to ja sądzę, że czytelnicy to by chyba się popłakali, jakby to czytali, no bo takie wzory jakieś chemiczne, no to po prostu jest zupełnie już chyba niestrawne dla czytelników popularnych gazet. Ja zrobiłam taką statystykę, mianowicie ile różnych artykułów ukazało się od stycznia tam do czerwca 1968 roku. No i to było ponad 50 artykułów i notatek. Czyli było wtedy jakieś wielkie zapotrzebowanie wśród czytelników na poznanie różnych faktów naukowych, badań naukowych. No i to znajdowało później odzwierciedlenie w tych gazetach, które wtedy wychodziły. Tutaj wymieniłam kilka tytułów takich popularnych gazet, gdzie te informacje na temat meteorytu Pultusk, bolidu pultuskiego ukazywały się. No i nie sposób mówić, proszę Państwa, o badaniach meteorytu Pultusk, nie wspominając profesora Jana Samsonowicza. Profesor Samsonowicz badał meteoryt Pultusk pod koniec lat 20. już XX wieku. Natomiast praca, ta jego taka, można powiedzieć, monografia meteorytu Pultusk ukazała się już po wojnie, chyba w 1952 roku. I on tam zrobił rzeczywiście taką rzetelną analizę zarówno bolidu pultuskiego, jak i meteorytów, wypowiedział się co do ilości tych meteorytów, opisał chemię, mineralogię tych meteorytów i to przez długie lata było takie, no takie kompendium wiedzy o meteorycie Pultusk. Tam też ukazała się taka mapka z elipsą spadku meteorytu Pultusk. Ona później w wielu publikacjach była powielana, powiedzmy, no było to takie podstawowe źródło informacji, gdzie meteoryt Pultusk spadł. Tutaj ta sama mapka zrzutowana już na mapę, żeby Państwo wiedzieli, jak właśnie w tym trójkącie Pultusk, Różan, Maków Mazowiecki jest ułożona elipsa spadku meteorytu Pultusk. No i proszę Państwa, problem, ile meteorytów spadło, ile meteorytów spadło. I tutaj są różne szacunki, no począwszy, prawda, od profesora Samsonowicza, no, który szacował na kilkadziesiąt tysięcy sztuk, no tutaj 70 tysięcy, aż do wyraźnie już przeszacowanego przez RATA ilość, którą on podał, no to jest kilkaset tysięcy, on chyba około 600 tysięcy. No to ja rozumiem, że to jest przeszacowane. Ja myślę, że po prostu ta ilość, no, do 200 tysięcy, prawda, sztuk. I to, proszę Państwa, czyni z meteorytu Pultusk największy deszcz meteorytów kamiennych, największy deszcz meteorytów kamiennych co do ilości sztuk.
No później można oszacować, ile kilogramów tych meteorytów spadło. No i znowu Państwo widzicie, te szacunki są tam od 200 kilogramów do prawie 10 tysięcy kilogramów. I znowu sądzę, że prawda leży gdzieś tam po środku, ale fakt, że okazów było no, kilkadziesiąt czy drobne kilkaset tysięcy, a waga jest mniej niż powiedzmy 10 tysięcy, no to świadczy o tym, że większość meteorytów półtusk to były okazy małe. No i to jest prawda, mianowicie najwięcej jest tak zwanego grochu półtuskiego, czyli tych drobnych ziaren, takich no, maksimum po kilka gram. Natomiast największe okazy to nawet nie miały w sumie 10 kilogramów. Taki największy to jest w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, no w Warszawie w muzeum jest okaz, który ma ponad 8 kg. Czyli nie były to, proszę Państwa, wielkie bryły, które by, nie wiem, jakieś kratery robiły wielkie, jakieś wielkie szkody wyrządzały, bo były to raczej okazy drobne. No i tak jak mówiłam, żaden meteoryt nie spadł w samym półtusku. Gdzie są na świecie? Oczywiście wszystkie wielkie kolekcje muzeów historii naturalnej zaopatrywały się w okazy meteorytu półtusk. No i tak Państwo tutaj widzicie, że no praktycznie w każdej kolekcji teraz takiej większej w różnych muzeach to ileś tam tych meteorytów półtusk jest. Jest więcej, jest mniej. Jak Państwo widzicie, tutaj właśnie w Londynie jest najwięcej. No a w Polsce? W Polsce, proszę Państwa, to mamy w Muzeum Geologicznym Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, to ponad 19 kg. W Muzeum Ziemi w Warszawie mamy też ponad 19 kg. I to polecam wizytę w Muzeum Ziemi w Warszawie, to jest blisko. Można sobie te meteoryty obejrzeć. No i później inne kolekcje mają już stosunkowo mało. Tutaj wymieńmy sobie Muzeum Regionalne Półtusk, ponad pół kilo. No i oczywiście instytucja, w której pracowałam, to tam ma kilka tylko okazów. Opis przelotu meteorytu półtusk w wielu miejscach w Europie. Opisy, oczywiście chodzi o opisy tylko te, nie takie do śmiechu, tylko raczej takie rzetelne, na tle których gwiazd i tak dalej, pozwoliły wielkiemu niemieckiemu uczonemu Galle policzyć orbitę tego meteoroidu, który później w postaci deszczu rozsypał się w okolicach półtuska. No i ponieważ te opisy były takie różne, więc on po wyliczeniu stwierdził, że ten meteoroid miał taką orbitę hiperboliczną, to znaczy, że ciało, które dało później ten deszcz meteorytów półtusk, przybyło spoza Układu Słonecznego. No to było trochę dziwne, no ale właściwie nikt nie śmiał kwestionować ustaleń Gallego, odkrywcy Neptuna i w ogóle bardzo znanego astronoma niemieckiego. Ale w czasie II wojny światowej, wtedy kiedy właśnie w Ameryce no, był spokój, inny astronom, Wiley, policzył jeszcze raz orbitę meteorytu półtusk i wtedy wyszło mu, że nie jest to ciało spoza Układu Słonecznego, ale ciało z pasa planetoid i to bliżej tego wewnętrznego skraju
tego pasa bliżej orbity Marsa. No bo odległość, taka średnia odległość Marsa to jest 1,5 jednostki astronomicznej, a wielka półoś, czyli taka średnia odległość tego ciała macierzystego meteorytu Półtusk jest 1,78 jednostki astronomicznej. Czyli meteoryt Półtusk pochodzi z ciała macierzystego, które znajdowało się w pasie, wewnętrznym pasie planetoid. To zresztą stamtąd pochodzi większość meteorytów, które spadają na Ziemię. Jak jeszcze możemy przekonać się, udowodnić, że meteoryt Półtusk i inne jemu podobne meteoryty pochodzą z planetoid, z tego pasa planetoid? Otóż wiemy, że jeśli oświetlamy próbkę jakiegoś meteorytu, no to możemy później przedstawić widmo, czyli jakiś rozkład natężenia, prawda, tego odbitego światła. I możemy podobnie zbadać rozkład czy widmo planetoid, które są, jak Państwo wiecie, oświetlone przez Słońce. I możemy porównać te planetoidy z odpowiednimi meteorytami i możemy dojść do wniosku nie tylko takiego, że meteoryty pochodzą z pasa planetoid, ale możemy często powiedzieć, z jakiej planetoidy dana próbka, później jako meteoryt określana, pochodzi. No i podobnie zrobiono właśnie, jeśli chodzi o meteoryt Półtusk. I okazało się, że tym ciałem macierzystym meteorytu Półtusk, no i innych meteorytów, które nazywamy chondrytami, za chwilę powiem, co to są te chondryty. Jest planetoida Hebe. Do tej pory żadna sonda kosmiczna nie zrobiła fotografii, zdjęcia planetoidy Hebe, więc to porównanie musiałoby się odbywać właśnie na zasadzie porównywania widm. No a to ciało macierzyste meteorytu Półtusk Hebe, no jest taką jedną z większych planetoid w głównym pasie planetoid. No i zostało, ta planetoida została nazwana na cześć bogini wiecznej młodości. Tak zresztą, proszę Państwa, inne planetoidy z początku były nazywane tak różnymi, miały imiona różnych mitologicznych postaci, no ale później już tych mitologicznych postaci zabrakło, to w tej chwili są zwykłe numery. Kto odkrył planetę Hebe? Otóż odkrył to miłośnik astronomii, Karl Ludwig Henke, w 1847 roku. Planetoidy Hebe praktycznie gołym okiem nie można zobaczyć, bo jej jasność jest ponad 7 magnitudo, no a człowiek mniej więcej tak o jakimś zdrowym wzroku to widzi tak mniej więcej do 6 magnitudo. No więc trzeba, żeby zobaczyć planetoidę Hebe, trzeba mieć no, w miarę dobry teleskop. Pozwolę sobie na taką astronomiczną dygresję. Mianowicie planetoidy były odkrywane od początku XIX wieku. Taką pierwszą planetoidą była planetoida Ceres. Później dość szybko odkryto jeszcze 3. I później
ludzie szukali, szukali, szukali i właściwie nic nie znajdowali. No i wtedy się zastanawiali, czy to jest tak, że między orbitami Marsa i Jowisza są tylko te cztery planetoidy, czy też są inne, ale są jakieś małe i że nie można ich znaleźć. I tutaj Henke był takim bardzo wytrwałym poszukiwaczem tych planetoid. I w 45 udało mu się odkryć jedną i później zaraz w 47 właśnie tą planetoidę Hebe. Miał tą wiarę, że tych planetoid w pasie między Marsem a Jowiszem powinno być więcej. On urodził się w Dresdenku polskim obecnie, tak? A zmarł w Kwidzynie. No i znany jest właśnie z odkrycia tych dwóch planetoid i na cześć jego później planetoidę o numerze 2005 nazwano właśnie Henke. I dzisiaj właśnie te planetoidy noszą już imiona naukowców, którzy szczególnie są zasłużeni w badaniu planetoid. Wielu moich kolegów ma właśnie swoje planetoidy. Jak policzono orbitę planetoidy Hebe, no to okazało się, że rzeczywiście ona tam krąży po eliptycznej orbicie między Marsem a Jowiszem, właśnie bliżej orbity Marsa. Bardzo szybko się obraca, 7 godzin, no Ziemia potrzebuje 24 godziny, no i potrzebuje prawie 4 lata, żeby obiec Słońce. Rozmiary jak na planetoidy to ma dość duże, bo jest to nieregularna bryła o rozmiarach ponad 200 km, 185 na 170 km. No i ciekawostką jest, że ona posiada księżyc. Czyli takie małe ciało, no bo 200 km to w końcu nie jest takie duże ciało, ma jeszcze swój księżyc, ale wiemy też, i to zostało już sfotografowane przez sondę kosmiczną, że na przykład planetoida Ida ma mały księżyc, 1,5-kilometrowy o nazwie Daktyl. Czyli nie jest to coś dziwnego. No i teraz jest pytanie, jak ciało, prawda, krąży sobie tam między orbitami Marsa i Jowisza, uderza w to ciało, w tą planetoidę Hebe, jakaś inna mała planetoida, zostają wyrzucone odłamki, no i jak później te odłamki mają trafić w pobliże Ziemi, tak, żeby właśnie wpadając w ziemską atmosferę, mogły ten piękny deszcz meteorytów punduskich zrobić. Otóż, proszę Państwa, to wielkie planety rządzą tym, jak poruszają się później te odłamki rozbitych planetoid, i to siły od wielkich planet powodują, że część z nich skierowana jest w pobliże Ziemi, tak, że może zderzyć się z Ziemią i spaść w postaci meteorytu. No i tutaj właśnie wielkie planety Jowisz i Saturn poprzez oddziaływania rezonansowe, co to nie wiem, czy w szkole uczą o rezonansach, ale kiedyś jak uczyli, to mówili, że rezonanse to najłatwiej pokazać, jak kolumna wojska miarowym krokiem, marszowym krokiem wędruje przez most i jak będzie to równo robić, to mogą ten most zawalić. No tutaj to oddziaływania są troszeczkę inne, ale w każdym razie chodzi tu o oddziaływania rezonansowe. No i wróćmy, proszę Państwa, w ogóle ogólnie do meteorytów, żebyśmy jakoś ten meteoryt Pułtusk wśród innych meteorytów mogli umiejscowić. Więc tak z grubsza możemy podzielić te meteoryty na kamienne, żelazne, żelazno-kamienne. Państwo wiecie, że Pułtusk jest meteorytem kamiennym. No a później musimy użyć takiego słowa chondryt. Mówimy, meteoryt Pułtusk jest chondrytem. Więc wśród meteorytów kamiennych mamy takie chondryty i achondryty. Za chwilę o tych chondrach powiem. I to jest tak, że chondryty to pochodzą z takich planetoid,
które na początku ewolucji Układu Słonecznego nie uległy przeobrażeniu. Państwo wiecie, że Ziemia powstała z takich planetozymali i Ziemia uległa przeobrażeniu. Wiecie, że tam w środku jest żelazne jądro, później mamy płaszcz, skorupa, ale są też planetoidy, które nie, są za małe, żeby takiemu zróżnicowaniu ulec. I to są właśnie planetoidy niezróżnicowane, źródło chondrytu. A później są achondryty, czyli takie planetoidy muszą być, które się zróżnicowały, podobnie jak Ziemia, żeby mieć tam jądro, płaszcz, skorupę. No i z nich pochodzą achondryty. A słowo chondros to jest po grecku ziarno. I znowu, gdybyście Państwo przez lupkę popatrzyli chociażby na ten okaz, który ma przecięty, wyszlifowany kolega, to zobaczylibyście tam drobne takie ziarenka o średnicy ułamek milimetra, kilka milimetrów i to są właśnie te chondry. I żadna skała ziemska nie ma chondr. W związku z tym po tym możemy odróżnić meteoryt od skały ziemskiej. No i meteoryt Punctus, wrócimy jeszcze raz, jest to chondryt zwyczajny. Chondryty są bardzo popularne wśród wszystkich meteorytów, bo to jest 3/4 tych meteorytów wszystkich, a wśród kamiennych to jest ponad 90%. I to jest ten budulec, z którego powstały ciała Układu Słonecznego. Nasza Ziemia, inne planety, księżyce, planetoidy i tak dalej. Czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z tymi chondrytami, to mamy do czynienia z pierwotną materią, z której powstał Układ Słoneczny. No i jak się możemy o tym przekonać? Musimy mieć zegary izotopowe, które mierzą ten czas od powstania tej skały do dzisiaj, prawda? Wiemy, że jak mamy jakieś artefakty archeologiczne, jakaś, nie wiem, łódź faraonów, cokolwiek, to metodą węgla C14 możemy określić jej wiek. Tak samo są inne zegary izotopowe, które pozwalają określić wiek skał, w tym także właśnie meteorytów. No i stąd wiemy, że meteoryty, większość tych meteorytów to ma mniej więcej 4,5 miliarda lat. Takie są stare. Tutaj jeden ostatni ma tylko 360 milionów lat, co świadczy, że nie jest to ta pierwotna materia, tylko materia, która już powstała na innej planecie. I to jest akurat meteoryt marsjański. No i też Państwo wiecie, że Ziemia ma 4,5 miliarda lat, czyli badając meteoryty, takie jak właśnie meteoryt Punctus, możemy powiedzieć, co się działo, jak to się działo, że powstały właśnie różne ciała Układu Słonecznego te 4,5 miliarda lat temu, a te meteoryty możemy powiedzieć, że są świadkami narodzin naszego Układu Planetarnego. Proszę Państwa, meteoryt, który powstał tam w kosmosie i w tych warunkach kosmicznych wędrował w tej prawie próżni przez Układ Słoneczny, jak wpada na Ziemię, no to dla niego to jest duże przeżycie, bo tu mamy tak, mamy atmosferę, to już powoduje, że jak on przelatuje przez atmosferę, to traci niekiedy ponad 90% swojej wagi. Dalej, mamy tutaj, jak dla niego, to wysoką temperaturę, niezależnie jaka ona jest obiektywnie dla nas. Dalej, mamy atmosferę, gdzie jest tlen, i Państwo wiecie, że to tlen jest, powiedzmy, dla żelaza destrukcyjny. Mamy tu dwutlenek węgla. Mamy wodę w różnych postaciach, śnieg, deszcz, prawda? I teraz on spada i te wszystkie ziemskie czynniki, łącznie z glebą, prawda, w której znowu są kwasy, bo Państwo wiecie, gleby się nieraz bałtuje, żeby nie była za mocno kwaśna. I te wszystkie czynniki, proszę Państwa, działają na ten meteoryt. Jak on ma skorupę optopieniową, no to ma jakiś taki płaszczyk ochronny, to trochę mniej, wolniej działają. Jak
ta skorupa jest niekompletna, jak mamy spękania, jakieś pory, to woda wnika, zamarza i tak dalej. Zaczynają działać reakcje chemiczne, które przetwarzają ten meteoryt i mówimy wtedy o wietrzeniu meteorytu w warunkach ziemskich. No i o jego destrukcji. Dlatego też, proszę Państwa, te meteoryty, które wtedy w 1868 roku zostały pozbierane i są w gablotach muzealnych do tej pory, wyglądają zupełnie inaczej niż te, które dzisiaj znajdujemy po 150 latach. Już przekrój takiego współcześnie znalezionego meteorytu, już nie wdając się w chemię całą i w te związki mineralogiczne, nie będziemy tutaj tymi wzorami sobie głowy zaprzątać, ale już nawet oglądanie tego przekroju pozwala nam stwierdzić, że warunki ziemskie są destrukcyjne dla meteorytów. Ale tutaj w przypadku meteorytu Pultusk ważne jest to, że my wiemy, kiedy on spadł. Jak dzisiaj znajdujemy po 150 latach, to wiemy, ile leżał tam gdzieś w glebie. I to jest wspaniały moment, że możemy te procesy wietrzenia meteorytów bardzo dobrze wyskalować. Stąd też tak ważne jest znajdowanie dzisiaj tych meteorytów, badanie tych meteorytów dzisiaj, tych znalezionych, żeby zbadać, jakie są procesy wietrzenia, jak szybko one przebiegają. Tutaj macie Państwo też na przekroju, widać takie rude miejsca, gdzie żelazo już jest utlenione na przykład. Stąd też zakończę swój wykład tą mapką z miejscami, gdzie spadł meteorytu Pultusk, abyście Państwo zobaczyli, że może kiedyś w czasie wakacji można chodzić, może ktoś znajdzie meteoryt Pultusk, który odda do badań i procesu wietrzenia, ale też może wzbogacić Muzeum Regionalne w Pultusku. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani doktor, bardzo mi się podoba ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, ja oczywiście za chwilę jeszcze chcielibyśmy podziękować pani doktor. Mamy tutaj gdzieś taki pachnący jeszcze dziękczynienie, to bardzo proszę koleżanki, aby mi pomogły, ale to za chwileczkę. Pani doktor, bo jeszcze jesteśmy widzę nieprzygotowani, natomiast ja oczywiście chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do naszego Muzeum Regionalnego w Pultusku. Pani doktor powiedziała już tutaj, że w okolicy Pultuska spadły co prawda najmniejsze okazy, tak zwany groch pultuski. I właśnie my taki groch pultuski w naszych zbiorach mamy, ale o tym za chwilkę. To jest właśnie to pachnące dziękczynie. Dziękujemy za te informacje. Myślę, że dzięki tym informacjom my wszyscy będziemy mogli stać się propagatorami wiedzy na temat meteorytu Pultusk i Polinezja już nas na pewno nie przegoni w tym temacie. A szanowni Państwo, wracając do zaproszenia do naszego Muzeum Regionalnego, tak jak pani doktor powiedziała, w naszych zbiorach mamy nieco ponad pół kilograma meteorytu Pultusk w 13 fragmentach, 13 małych kawałkach. Najmniejszy ma nieco ponad 2 gramy, a największy ponad 210 gramów. Zachęcamy, żeby zobaczyć. Oprócz tych 13 fragmentów mamy też jeden odłamek meteorytu Morawsko. Szanowni Państwo, oddaję jeszcze głos panu rektorowi Krzysztofowi Ostrowskiemu. Nie jesteśmy dzisiaj sami w wspominaniu meteorytu Pultusk. Jest z nami myślami także jeden z najwybitniejszych żyjących astronomów i historyków astronomii, profesor Gingerich z Harvardu w Stanach Zjednoczonych, który skierował do Państwa, do nas króciutkie pozdrowienia z okazji rocznicy meteorytu pultuskiego. Jest to wybitny specjalista, przede wszystkim związał swoją pracę z działalnością Kopernika i o nim też wspomina, ale proszę posłuchać takiego żywego tłumaczenia, jak rozpoczął
swój kontakt z Polską. Pozdrowienia od przyjaciela Polski i wielkiego miłośnika Kopernika. Trudno mi było sobie wyobrazić w 1946 roku, kiedy jako morski kowboj przyjechałem z 800 koniami pomagającym rozbudować polskie rolnictwo. Także ja będę wracał do Polski wiele razy, do kraju Kopernika, wielkiego odnowiciela astronomii. Polska ma wiele historycznych skarbów, włączając na najbardziej interesujący współczesny spadek meteorytu 150 lat temu w okolicach Pułtowska. Pozdrawiam Was jako tych, którzy są nadal opiekunami tych międzynarodowych skarbów o międzynarodowym znaczeniu. Owen Gingerich. Szanowni Państwo, osoby, które zwiedzają Muzeum Regionalne w Pułtusku, w tym również oglądają nasze fragmenty meteorytu, często zadają nam pytanie, czy jeszcze można znaleźć jakieś fragmenty meteorytu Pułtusk. Otóż oczywiście można. Można na pewno jeszcze wiele fragmentów i wiele bardzo interesujących znaleźć. Wspominaliśmy już tutaj o naszym specjalnym gościu. Zapraszam do nas pana Janusza Kosmowskiego. Dowiemy się z najlepszego źródła, czy można. Rektor podpowiada, że można i trzeba. Witam Państwa bardzo serdecznie. Może tak w dwóch słowach, mam niezbyt wiele czasu na to, żeby tak opowiadać, bo tak naprawdę to potrzeba by tutaj około dwóch godzin, co najmniej na to, co chciałbym Państwu przekazać. Ale może zacznę od tego, że moja przygoda z astronomią rozpoczęła się w dzieciństwie, kiedy starsi koledzy mieli lornetkę, pokazywali mi piękne niebo, obserwowałem wspaniałe spadki, przeloty bolidów w atmosferze i to mnie tak już tak zainspirowało do tego, żeby w przyszłości, będąc już osobą dorosłą, zająć się poważnie astronomią. Zacząłem gromadzić wiedzę, czytać różne artykuły, książki. No i tak do tego etapu doszedłem do tego, że wspólnymi siłami wraz z dziećmi wybudowaliśmy obserwatorium. Obecnie obserwujemy przede wszystkim planety, ponieważ teleskop, który posiadamy, to jest taki typowy planetarny teleskop o średnicy lustra 30 cm. Ale ciągle gdzieś tam w sercu nosiłem takie pragnienie poszukiwania tego właśnie meteorytu pułtuskiego. I moja przygoda się rozpoczęła od tego, że poznałem bardzo fajnych ludzi, między innymi tutaj obecnych na sali gości. Jeśli można prosić o powstanie Marka i... To właśnie dzięki takim osobom moja wiedza wzrosła, również jeśli chodzi o rozpoznawanie meteorytu, ale również jeśli chodzi o to, czym szukać, jakim sprzętem, jak to ustawiać. Moja przygoda z meteorytem pułtuskim trwała około 10 lat. W tym czasie znalazłem 5 sztuk meteorytów. Niektóre były pocięte na płytki, niektóre były badane w akceleratorze cząstek, a mniej więcej 2 lata temu udało mi się 17 października znaleźć największy meteoryt w Polsce, znaleziony po II wojnie światowej. I taka była ciekawa przygoda, o której będę chciał napisać w czasopiśmie Meteoryt, o tej mojej przygodzie znalezienia tego meteorytu, ponieważ trzykrotnie byłem w pobliżu tego miejsca, gdzie go znalazłem i za każdym razem około 10 metrów obok niego przechodziłem i dopiero za trzecim razem, kiedy rolnik wykosił taki dołek w pewnym miejscu takim bagiennym, postanowiłem to sprawdzić. No i zajęło mi to dosłownie 15 minut i w ten sposób właśnie udało mi się ten meteoryt znaleźć. No, wrażenie było ogromne. Powiem szczerze, że jako człowiek o wysokim ciśnieniu musiałem zadzwonić do kolegi, żeby przyjechał ze mną porozmawiał, bo się bałem, że zemdleję tam na tej łące. Bo wiedziałem, że kiedyś znajdę meteoryt, ale nie wiedziałem, że taki wielki. Kolega zrobił mi zdjęcia, co na zdjęciach widać, że po prostu po twarzy tam człowiek ledwo żyje. I najpierw pokazałem ten meteoryt moim dzieciom, które zabieram na poszukiwania.
Jak chodzimy z żoną rodziny, dom dziecka, zawsze ze sobą zabieram dzieciaki, żeby się też tego uczyły. Mają swój wykrywacz, pomagają mi w poszukiwaniach. No i dzieci oczywiście powiedziały, no tato, nabierasz nas, to jest pewnie kamień, znowu znalazł jakiś wielki kamień, no ale potem jednak uwierzyły, że to jest meteoryt. Także taka była właśnie historia znalezienia tego meteorytu. Mniej więcej średnio tak rok, półtora zajmuje mi znalezienie jakiegoś meteorytu pułtuskiego. Jest to bardzo trudne i żmudne. Ja poszukuję taką metodą pod sznurki. Wyznaczam sobie satelity, konkretny rejon poszukiwań. Staram się raczej poszukiwać w elipsie północnej, ponieważ jest tam dużo mniej kamieni magnetycznych, które bardzo utrudniają poszukiwania. Wyznaczam sobie odpowiednią łączkę, rozciągam sznurki i przez cały dzień właśnie w takim bardzo, bardzo dokładnym, archeologicznym wręcz tempie poszukuję. No i właśnie w ten sposób to się odbywa. Jest to bardzo żmudne, tym niemniej no, dla mnie jest to ogromne hobby, o którym powiedzmy marzyłem od dziecka i myślę, że staram się to też przekazywać dzieciakom. Staram się propagować też pułtusk muzeum oraz poszukiwania w internecie. I myślę, że jest to jakiś taki skromny mój wkład właśnie propagowanie pułtuska. A na zakończenie, jeśli można, to chciałem właśnie przekazać, że taką informację, że udało mi się znaleźć bursztyn na polach pod Pułtuskiem w okolicach Starego Sielca. Jest to bursztyn, który prawdopodobnie gdzieś pochodzi z końców regionu Kurbie, który będę chciał przekazać Muzeum Pułtuskiemu, aby wzbogacić Muzeum Pułtuskie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za te informacje. Teraz widzicie Państwo, jak warto organizować tego typu jubileusze. Szanowni Państwo, będziemy, myślę, już powoli kończyli nasze spotkanie. Ja jeszcze chciałbym Państwa poinformować, że do okolicznościowego informatora, który otrzymali Państwo przy wejściu na salę, dołączyliśmy również taką informację o planowanych jeszcze przez nas programie innych obchodów. Widomy to, w programie obchodów roku jubileuszu spadku meteorytu, innych wydarzeń z tym związanych. Widomy to znak, że nie zamierzamy poprzestać tylko na tym jednym spotkaniu, tylko na tej jednej uroczystości. Myślę, że możecie Państwo się spokojnie z tym programem zapoznać. Ja tylko tak szybciutko może poinformuję, że właśnie w kwietniu, 20-22 kwietnia organizujemy wspólnie z Polskim Towarzystwem Meteorytowym, tutaj ukłon w kierunku pani doktor Jadwigi Białej, konferencję meteorytową. Ta konferencja odbywa się co 2 lata w różnych miastach. Tym razem odbędzie się 10. już konferencja meteorytowa, a odbędzie się oczywiście w Pułtusku. Oczywiście zbieżność lat nieprzypadkowa, że w naszym mieście w tym roku. Również w maju Pułtuska Noc Muzeów, w tym roku również pod hasłem w szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Planujemy również w czerwcu otwarcie wystawy. Ta wystawa, może inaczej, rozmiar tej wystawy uzależniony jest od tego, czy uda nam się uzyskać dofinansowanie na złożony projekt. I również we wrześniu chcielibyśmy już tak nieco z przytupem zakończyć wideomappingiem. Tego jeszcze w naszym mieście nie było. Mam nadzieję, że jak pieniążki się będą zgadzały, to uda nam się zrealizować te przedsięwzięcia. Taką mam nadzieję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim współorganizatorom, panu rektorowi, rektorowi Adamowi Koseskiemu, panu rektorowi Krzysztofowi Ostrowskiemu. Bardzo dziękuję pani doktor Jadwidze Białej, ale bardzo dziękuję również pani burmistrz za przybycie do nas z dalekiego, ale bliskiego nam Fromborka. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Zapraszam do uczestniczenia w kolejnych wydarzeniach związanych z naszym jubileuszem i do zobaczenia.